Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie, jestem Kasia i gościmy dzisiaj w Hunter MMA Fight Club razem z Szejem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani współprezes, jak się pani czuje ze swoim własnym klubem? O, chciałabym być współprezesem. Może kiedyś mi się uda, ale jeszcze nie. Ja na razie jestem tutaj tylko gościem. Jesteś twarzą. W pewnym sensie, można tak powiedzieć. To bardzo mnie komplementuje. Mam nadzieję, że Tomek również tutaj myśli o mnie jako twarzy tego klubu, tak jak ty. Chociaż nie sądzę. Nie, to dopytamy. Myślę, że tak, tylko on się boi jeszcze ci powiedzieć o tym, że wiesz, tu już niedługo przyjdziesz, bierzesz swoje nożyczki i tak dalej, oficjalne przekazanie, wiesz, wszystko. Ja myślę, że tutaj taki mural na ścianie by się przydał z taką moją łapą napiętą i taką, wiesz, żyłką na tej łapie, no. To było dobre. Dobra, Tomek, to już tam jak obejrzysz ten wywiad, bo zaraz mu powiemy, to już będziesz wiedział, co robić. Ty jesteś jak Cassio w Prime, jesteś włodarzem Huntera. Tak, o kurczę. No to zaszczyty. Mam nadzieję, że Tomek ogląda. Dobrze. Nie, słuchaj, przychodzimy, ale tak naprawdę jeszcze po tej twojej konferencji, tak chciałam cię zapytać, miałaś pewnie okazję obejrzeć, tak rozmawiałyśmy sobie, że oglądałaś. I teraz już tak na bardzo, bardzo chłodno, jak ocenisz Roberta? W sensie uważasz, że może na przykład któryś żart był śmieszny, ale go nie załapałeś, czy nadal jednak to nie było to, w co powinien iść? Nie, no w sensie żarty nie były na tyle skomplikowane, by ich nie załapać generalnie, chociaż niektórzy tak myśleli, że po prostu nie zrozumiałam, że to jakby to był żart, ale nie, zrozumiałam, że to był żart, tylko że niektóre żarty nadal mają negatywny wydźwięk, jakby nie patrzeć i to, że coś jest żartem, to nie znaczy, że nie może być niemiłe na przykład, więc jakby albo nie na miejscu, tak jak to, co uważam, właśnie mówił Robert, było żartem, który był troszkę nie na miejscu, jak na okoliczności, w których się znajdowaliśmy po prostu, że roast to nie jest najlepszy pomysł na konferencję i tyle. I nadal podtrzymuję i nadal tak uważam, co nie zmienia faktu, że niektóre teksty były niezłe. Okej, okay, ale na przykład on z tą rozmawiał po konferencji, czy wasza ostatnia rozmowa to była właśnie ta chyba u mnie na wywiadzie? Czy to może jeszcze później gadaliście? Nie gadaliśmy u ciebie na wywiadzie, to był jedyny raz. Jaki prestiż. Ale w ogóle mi się wydaje, że Robert ze mną prywatnie nie przypada jakoś tak po prostu. Jak tak patrzę, jak na mnie patrzy, albo jak patrzył na mnie na wywiadzie, na przykład u ciebie, który byś nie oglądałam, to tak mi się wydaje, że Robert mnie chyba nie lubi po prostu. I może dlatego tak mnie cisnął, nie wiem. Ale Robert ma zawsze taką minę, wiesz, chyba. A to może nie lubi wszystkich dookoła po prostu, albo no nie wiem, może tak naturalnie ma po prostu, ale tak negatywną energię czuję trochę, nie? Albo to jest tak, jak Wika mówiła, zazdrościć po prostu twojej sylwetki. No może Wiktoria miała rację, no właśnie. Tutaj męska duma Roberta Pasuta została urażona. No nie wiem, no. Jeśli tak, to Robert, możemy pójść na siłowni razem. Rozpiszesz mu plan? No bez przesady, że za darmo mu plan rozpiszę, ale możesz wejść na moją stronę szeja.com.pl, Robert, i tam znajdziesz plan treningowy. Widzisz, robimy teraz taki lekki roast. Tak to powinno działać. Tak, jak Roberta nie ma w pobliżu, to w końcu mam odwagę go też obrazić. Czyli ty jesteś, jak niektórzy w internecie, kozak w necie? No jak widzisz, nie tylko w necie, ale incognito może tak. To wtedy można obrażać, ale twarzą w twarz to już tak średnio. Ej, no dobrze, ale poczekaj, mam takie jedno pytanie do ciebie. Bo patrz, mówiłaś, że Wika ma bardzo słabą psychikę. W sensie, no, że ma słabą, ona sama też o tym mówiła, że wiesz, nawet po konferencji kilka łez tam poszło i tak dalej. Pomyśl sobie, że jakbyś z Robertem zawiązała sztamę i on by ją tak na konferencji mocniej pocisnął, lekko dokręcił, to mógłby ją rozwalić przed konferencją, a ty byś miała spokojną głowę. Ja bardzo lubię Wiktorię, ja bym nie chciała jej tego robić. Zwłaszcza, że Wiktoria stanęła bardzo ładnie w mojej obronie. Mhm. I zwłaszcza, że właśnie uważam, że może nie to, że mam bardzo słabą psychikę, bo też myślę, że gdybym miała bardzo słabą psychikę, to już dawno zniknęłaby z internetu. Może źle, ale słabą troszkę. Myślę, że stresuję się walką po prostu. Mhm. Stresuję się walką, ogólnie uważam, że mam mocną psychikę, tak poza tym, bo tak jak mówię, to ile na Wiktorię hejtu spływa w internecie i często w ogóle na niczym niepopartego hejtu tak naprawdę, bo ona często nie robi nic złego, a i tak jest jechana praktycznie za wszystko na każdym kroku, jak obserwuję jej ruchy w internecie, to myślę, że patrząc na to, jak się trzyma i że nadal produkuje filmy, to że jednak ma mocną psychę ogólnie, ale gdzieś tam te walki ją po prostu stresują i jakby samo wyjście do oktagonu, myślę, że tutaj ma słabszą psychikę ode mnie, jeśli o to chodzi, ale tak ogólnie myślę, że ma mocną psychę. Okay, a właśnie tak już teraz na poważnie, bo na początek było śmiesznie. Ty uważasz, że w ogóle to, co spotyka Wik, właśnie to, co mówiliśmy, to jest spoko? W sensie, no tak jak mówisz, ona nie robi aż tak bardzo dużo złych rzeczy, nie? No wstawia zdjęcia, no i pokazuje co jako trenerka, znaczy ten, jako szczypiornistka, nie? No, w sensie ja uważam, że czasem Wiktoria robi cringe'ówę w internecie. Ja też czasem robię cringe'ówę w internecie.
każdy czasem robi cringe'u w internecie, jakby nie patrzeć. I że faktycznie czasem widać, że te ruchy jej są takie prowokacyjne, że ona chce sprowokować tych ludzi właśnie do coraz większej ilości tych komentarzy i tak, że trochę też się tym bawi jakby i ona dobrze widzi, za co spływa na nią hejt i jakby robi to dalej, żeby tych ludzi prowokować. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale nie uważam, że to jest okej, że na każdym kroku ją to spotyka, nawet jeśli faktycznie, bo Wiktoria cokolwiek nie zrobi, to ten odzew jest taki sam, negatywny no. bardzo, no nie? I na Twitterze, i na TikToku, i że naprawdę, gdzie nie trafią na Wiktorię, tam ludzie jej nie lubią, no nie? No, ale nawet z Michałem Rogozińskim, w sensie wasz wspólny też taki był, że no spoko, spoko, tylko Wika. Tak, no ludzie jej nie lubią bardzo, pewnie też dlatego właśnie, że prowokuje ich po prostu, no nie? I jakby ludzi, no... Tak to działa, jak płachta na byka trochę. Ale też jest w twoim otoczeniu raczej była osoba, która też tak prowokuje teraz specjalnie trochę ludzi. Ty wiesz, o kim mówię? Myślę, że sporo nawet jest takich osób. No, ale osoba, która, nie wiem, wy jesteście tą rodziną czy nie? Finalnie mówię o Natanie Marconiu. Nie jesteśmy finalnie. Nie, jednak go wydziedziczyłam okay. ostatnio. tak się wydarzyło. Natan podobnie działa, też gdzieś tam na tej prowokacji idzie do przodu i jakby, wiesz, no jest to jakaś strategia. No. Ja też na przykład często, może nie, że często, ale też mam takie tematy gdzieś tam, powiedzmy, które prowokacyjnie pcham, jakby powtarzam je, właśnie dlatego, że widzę, że jakby jest odzew na nie, no nie? No, internet opiera się generalnie na kontrowersji, tylko niektórym to bardziej umyka, niektórym mniej. Na przykład na Wiktorii się odbija cały czas, to tak. A ciebie na przykład dotykają te komentarze, bo chłop, coś takiego, w sensie wiesz, no te, które się pojawiają najczęściej w twoją stronę, czy raczej spływa to po tobie? Wiesz co, ogólnie to jest tak, że w momencie, kiedy nie ma takiego spotlightu na mnie, na przykład jak teraz, kiedy właśnie jestem w fejmie, jestem w trochę takiej swojej bańce, czyli wiesz, robię tego Instagrama, TikToka, YouTube'a, ale docieram raczej do ludzi, którzy już mnie znają i lubią, to tych komentarzy jakby w ogóle nie ma, no nie? Jakby takie negatywne komentarze zaczynają się pojawiać właśnie w momentach, kiedy wychodzę troszkę do innej widowni, na przykład tak jak teraz właśnie do widowni fejmowej i na przykład pojawiam się na wywiadach, czy u ciebie, czy u kogoś innego i widzę, że to jest zupełnie inna grupa odbiorców. Grupa ludzi. I to jest taka grupa ludzi, której się widocznie bardzo nie podobam, która jest w jakiś tam sposób uprzedzona po prostu do tego, jak wyglądam. I no nie ukrywam, że jak wiesz, na przykład wchodzę, widzę jakiś wywiad ze mną czy coś i wchodzę i jestem ciekawa, wiesz, o, ciekawe, co ludzie powiedzą o tym, co mówię, czy się zgadzają, czy nie zgadzają, czy mnie lubią, czy mnie nie lubią. I wchodzę i jedyne komentarze, jakie widzę, to o tym, jak wyglądam. To no, powiedzmy, że jest mi trochę przykro, może bardziej jestem zawiedziona tym, no nie, że jakby aż tak to ludzi boli po prostu i że to jest jedyne w sumie, co widzą tak naprawdę, nie? No. Ale też u nas akurat fansportu jest na tyle miłe, że tutaj już jest jedna osoba, która nie wygląda jak kobieta, więc u nas na przykład ludzie cię bardzo lubią, dlatego ja też to pisałam, naprawdę. To bardzo mi miło. Ale to nie to żartuję, bo tam chyba był jakiś komentarz, nie wiem, z 50 lat miał, że ale Szeja jest super, dawajcie mu na dłuższy wywiad, bo jest mega wartościową i inteligentną osobą, więc fan sportu kocha Szeję. O, bardzo, bardzo mi miło, a Szeja kocha fana sportu w takim razie. Nie, ale ogólnie tak jeszcze chciałam zapytać, bo to jest też to, jak kiedyś mówiłam, już nie pamiętam komu, ale to, że ty wyglądasz tak, jak wyglądasz, nie wiem, ja zapytam cię o to, bo też widzowie to pytanie, nie wiem, czy miałeś to pytanie, ty kiedyś brałaś sterydy, czy nie? Nie. Nie brałaś? Nie, nigdy w życiu. I właśnie to jest dla mnie ciekawe, bo bardzo dużo też zarzutów się pojawia odnośnie tego i powiem ci, że dla mnie temat sterydów jest o tyle niekomfortowy do rozmowy, że ja zupełnie się na tym nie znam, że ja naprawdę o sterydach mam wiedzę na poziomie 0 albo nawet -1. Wiem, że jest coś takiego jak sterydy, wiem jak one działają, chociaż też są bardzo, bardzo różne rodzaje sterydów, no nie, więc też... Każdy pewnie różnie działa, ale ja naprawdę mam po prostu zerową wiedzę. Jakbyś mi powiedziała, wymień 3 środki dopingujące, w ogóle tak się mówi, nie wiem nawet. 3 środki dopingujące. Nie potrafię, naprawdę nie potrafię ci wymienić, więc dla mnie to jest o tyle niekomfortowy temat, że ja nawet nie wiem, jak się bronić, bo ja nawet nie wiem, jak te środki działają do końca, no nie? W sensie na przykład jak widzę Anię Andrzejewską, a może bardziej słyszę, no to na przykład jestem w stanie powiedzieć, że no ona
nie wiem czy teraz, ale kiedyś, no raczej była na dopingu, no bo słuchać po głosie na przykład, no nie? Ale też nie wiem, czy ja się mogę tym bronić, że po mnie nie słychać, bo po prostu nie wiem, może są jakieś środki, które działają tak, że wiesz, nie zmieniają ci tej barwy głosu, nie wiem, po prostu nie umiem się obronić, bo nie mam wiedzy na ten temat, no nie? Ja chciałabym ci powiedzieć, że tak, albo nie, ale ja się też na tym nie znam. No chyba jest jakiś, ale to jest chyba tylko spalacz tłuszczu, bo tak chyba sobie o tym czytałam, że spala ci tylko tłuszcz, ale głosu nie zmienia. On się jakoś tam oksy, coś tam. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Ale nigdy nie byłam w każdym razie i nigdy nie zamierzam być, bo jakby... Powiem ci, że ja ćwiczę ogólnie dla zdrowia, nawet nie tyle dla sylwetki, co ja zawsze ćwiczyłam bardziej dla zdrowia i dla budowania siły i dla endorfin potreningowych. Po prostu sprawia to, że dobrze się czuję. Trening sprawia, że dobrze się czuję i nigdy nie chciałabym niszczyć sobie zdrowia po to, żeby, nie wiem, wyglądać lepiej. Zwłaszcza, że ja, wiesz, nie biorę udziału w żadnych zawodach. Teraz tak naprawdę Fame MMA to jest pierwsze jakieś tam zawody, w których mogę coś wygrać, powiedzmy sportowe, bo tak to ja nigdy nie brałam udziału w żadnych zawodach. Co, jakiegokolwiek sportu nie trenowałam, nigdy nie brałam udziału w zawodach, bo ja nie trenuję po to, żeby zdobywać jakieś osiągnięcia sportowe, tylko trenuję po prostu właśnie dla frajdy, dla siebie, no nie? Więc tym bardziej nie wiem, po co miałabym brać środki dopingujące, skoro nie wchodzę na scenę i raczej nie będę wchodzić, skoro nigdy właśnie nie brałam udziału w żadnych zawodach poważnych, sportowych, skoro no po prostu nie rywalizuję z nikim. Dla mnie, wiesz... To nie jest potrzebne, żeby niszczyć sobie zdrowie, bo jeszcze jakbym uprawiała na przykład sport profesjonalnie, zawodowo, to wtedy, wiesz, może bym to przemyślała, ale w takim momencie, w którym jestem, dla mnie to nie ma najmniejszego sensu. Ale to właśnie też jest tym bardziej przykre, że wiesz, sylwetka wypracowana, ile ty już lat ćwiczysz? 10? Czy... Wiesz co, ja ogólnie ćwiczę od zawsze, tak naprawdę, od szkoły podstawowej. Ja w szkole podstawowej trenowałam gimnastykę artystyczną, później też byłam w szkole sportowej, trenowałam lekkoatletykę przez 3 lata, później zapisałam się na siłownię, no ale tak naprawdę od najmłodszych lat coś ćwiczę na siłowni od 2017 roku, no czyli 6 lat. No, i jest... wtedy jakby ten wzrost mojej masy mięśniowej był największy, co nie zmienia faktu, że już wcześniej byłam dosyć umięśnioną dziewczyną. Mhm. No tak, jak jest sport cały czas swoim życiu, to ten. No to właśnie to jest tym bardziej przykre, że wiesz, taka wypracowana sylwetka, no potem są komentarze, jakie są, nie? No w sensie powiem tak, że akurat takie komentarze nawet mnie komplementują, bo to oznacza, że wiesz, ludzie nie wierzą, że coś takiego w ogóle można osiągnąć naturalnie, no nie? Ale ja na przykład wiem, że w moim przypadku to też w dużej mierze są geny po prostu, że ja naprawdę mam duże predyspozycje do budowania tkanki mięśniowej, no nie? I ja widzę na przykład, że to, co mi zajmuje dużo krócej, ktoś walczy, żeby osiągnąć taki efekt przez, wiesz, nawet lata, no nie? A ja trochę mam tak, że jak tylko dotknę ciężaru, to od razu zaraz, wiesz, łapa mi się powiększa. Ja nawet nigdy nie trenowałam szczególnie dużo górnych partii mięśniowych na siłowni. Raczej na siłowni właśnie skupiałam się na nogach zawsze. A na przykład też mam bardzo rozbudowaną górę. A nigdy nawet nie starałam się jej rozbudować, no nie? Ja po prostu mam taką sylwetkę mezomorficzną. A to właśnie Ania Andrzejewska też tak ma, bo kiedyś z nią o tym rozmawiałam, że ona w ogóle góry nie trenuje praktycznie, no a jednak no mają dosyć imponującą. No tak jak mówię, u Ani to akurat głos coś tam zdradza. No ja nie chcę jej tutaj o nic oskarżać, bo tak jak mówię, nie znam się w ogóle na temacie, ale no wydaje mi się, że ten głos coś tam jednak zdradza, nie? Plus Ania występowała na scenie też, no nie? A ona nie przyznawała się do sterydów nigdy? Chyba nie. Ale ją zapali, ale to były na środkach właśnie spalających tłuszcz. To były tylko spalacze tłuszczu, no ale od tego, tak jak kiedyś właśnie Ewa mówiła, jak z nią walczyła, no od środków znaczy wiesz, od spalaczy tłuszczu, no głos ci się raczej nie zmieni. Przynajmniej ja o tym nie wiem. No, w naturalność ani też nie wierzę. Jak mam być szczera, no to no nie wierzę. No, mimo, że się nie znam, to kurczę nie wierzę, bo jednak głos to jedno, ale też, no... Ania ma tak mocno szczękę zarysowaną i w ogóle, w sensie, no mi wygląda jakby kiedyś coś brała, nie? Nie mówię, że teraz, ale wydaje mi się, że kiedyś coś brała i jakby występowała na scenie, więc to chyba tam też jest jakby naturalne w tym środowisku, no, że... No jeśli jesteś w tej naturalnej karcie, no to chyba tak. W sensie, wiesz, w tym naturalnym, nie? Nie wiem, nie znam się na tym temacie, nigdy się nie interesowałam, ale jakbym miała zgadywać teraz na ten moment, czy Ania brała sterydy, czy nie brała, to bym powiedziała, że brała sterydy.
Dobra, zostawiamy temat Anii, to już jest kolejny konflikt, już szeja poddymiła wreszcie. Nie, to nie jest konflikt, tak mówię, nie mam żadnej wiedzy. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat, więc mogę się mylić. Tak samo jak no, niektórzy mówią, że ja biorę sterydy, no nie? No i tak jak mówię, no mogą tak podejrzewać. Jakby nie winię ich za to, nie boli mnie to. No tak samo ja podejrzewam, że Ania mogła też brać sterydy kiedyś. Jasne. Dobra, wrócimy na chwilę jeszcze do tej walki. W końcu by się przydało, już trochę wyatleci. Powiedz mi, bo ty miałaś tą kontuzję palca, która wyklucza cię z walki z Luną. Teraz ta intensywność treningów jest na pewno spora, więc odczuwasz ten palec, czy jest okej? Wiesz co, aktualnie jest okej. Czasem czuję, że coś tam jest jeszcze nie tak. Zresztą nawet widać, możesz zobaczyć, że tutaj widać trochę, że mam taką kość ułamaną. Jeszcze, ale to chyba akurat tak zostanie już na zawsze. Taką masz pamiątkę. Tak, chyba mam taką pamiątkę po przygotowaniach do Laluny. Ale ogólnie boleć mnie nie boli. Tak jak mówię, czasem czuję, że ten palec jest troszkę nadwyrężony i że łatwiej go troszkę nadwyrężyć niż pozostałe palce, ale raczej staram się uważać na niego bardzo, żeby do żadnej kontuzji nie doszło, bo gdyby doszło do kolejnej kontuzji, przez którą nie mogłabym wyjść, to naprawdę bym się załamała. Teraz ostatnie 3 tygodnie, jak zostały do walki, to ja po prostu uważam na każdy mój ruch, który zrobię, każdy krok, który postawię, żeby po prostu nic mi się nie stało. Żeby dotrwać do tej walki, bo za nic w świecie nie chciałabym teraz przez, wiesz, kontuzję odpaść. Myślę, że nawet jakbym miała kontuzję, to teraz już bym wyszła nawet z kontuzją. No nie, nawet bym nie powiedziała nikomu, ale wyszłabym z tą kontuzją. No bo nie chcę znowu zaprzepaszyć tych paru miesięcy, które, wiesz, poświęciłam na treningi, przygotowanie redukcji, którą zrobiłam. No załamałabym się. No, forma życia jest. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, no to właśnie na twoim Instagramie wstawiałaś chyba zdjęcia. Nie, na relacji czy ogólnie na post? Na relacji wstawiałam dzisiaj. Ale tam macie całą formę, więc no jest sztos. No naprawdę, nie dziwię się wam, niektórym, że myślicie, że biorę sterydy, bo czasem jak patrzę na moje zdjęcia, to też aż się dziwię, że żadna strzykawa tam nie leci. Nie, ale właśnie powiedz mi tak, ogólnie chciałam... Coś tobie mówi? Nie. Dobra, wydawało mi się. Sorki, nie, ale właśnie wiesz co, bo tak się zastanawiam, bo ludzie mówią, że ty jesteś na tyle fajną osobą, że masz taki mega potencjał właśnie ten dymogenny. W sensie, że no wika jest jaka jest, wy się lubicie, sami mówicie, że raczej nie będziecie dymić na siłę. No ale jednak te rzeczy, które były z Laluną, pokazują, że ty masz taki potencjał. Jest w ogóle jakaś osoba w świecie takim freakowym, z którą mogłabyś tak poddymić? W sensie, no nie taka, z którą może weźmie z tobą walkę, no nie, no bo to są właśnie to, co mówiłaś, że jest ciężko. Ale masz kogoś takiego? Powiem ci, że nie wiem, czy mam potencjał dymogenny. W sensie, ja ogólnie jestem osobą, która... Ja potrafię się odpalić, ale bardzo ciężko jest mnie odpalić. I nie wiem też, czy mam potencjał dymogenny i wydaje mi się, że nawet jeśli go mam, to nigdy go nie pokazałam, bo nawet te konferencje z Laluną i tak dalej, tam widać, że ja raczej unikam konfliktów, że ja jestem raczej osobą spokojną, że to raczej ona mnie atakowała, a ja raczej próbowałam się jakkolwiek bronić, odpowiadać. Ale to też nie jest tak, że ten konflikt jakby podsycałam jakoś bardzo mocno. Ale jednak nie? Jakoś tam nakręcał, wiesz, no jakbyś jakoś inaczej go zgasiła, no to wiesz, może go nie była jednak. Ja lubię, wiesz, zaczepić, bić szpileczkę, ale raczej nie lubię takich prymitywnych konfliktów. Właśnie jak to, że Laluna tam siedziała i się wydzierała na mnie, albo te wszystkie dramy typu Ferrari, Polak. Ja tego bardzo nie lubię. Wiem, że ludzie lubią takie klasyczne dymy, że tutaj ktoś kogoś uderzy, tutaj ktoś, wiesz, tutaj będą krzyczeć na siebie, tu się popchną, tutaj coś. Ja tego nie lubię na przykład, ani nie lubię tego oglądać, ani nie lubię brać udziału w czymś takim. Lubię właśnie takie zaczepki, szpileczki i tak dalej, takie rzeczy bardzo lubię. Więc jeśli znalazłaby się odpowiednia osoba, to myślę, że można by, ale no tak jak mówię, w momencie, kiedy ktoś mnie zakrzykuje, to też wydaje mi się, że ciężko o coś takiego. Ale czyli na razie tak z świata internetu nie masz takiej osoby, której mega nie lubisz? To są te pytania takie, które uwielbiacie, nie? Raczej nie mam takiej osoby, której... W sensie może by się znalazła jakaś, ale chyba nie. Wiesz co, ja po prostu omijam. Jak kogoś nie lubię, to go po prostu omijam i tyle. Nie buduję jakichś negatywnych emocji dookoła tej osoby, no nie? Są osoby, które mnie denerwują bardziej niż inne, ale to też nie jest tak, że od razu, wiesz, jakiś tam konflikt będę podsycać czy coś. A zwłaszcza z kobiet, influencerek, ciężko byłoby mi znaleźć taką osobę. Naprawdę jedyna osoba, która mi przychodzi na myśl, to jest Laluna, że jej naprawdę nie lubię po prostu. Według mnie jest straszną osobą po prostu i tyle, no nie? Ale tak poza tym,
No to już właśnie przechodzimy tak do końca tego wywiadu. Ty, bo to mówiłaś z, u mnie też na innych wywiadach, że no chciałabyś jedną walkę taką jeszcze sportową i dopiero potem właśnie z Luną, ale uważasz, że jest sens, żeby dawać jeszcze raz jej to, to pole na atakowanie ciebie, jakieś inne swoje rzeczy i tak dalej, czy raczej no to nie ma sensu? Tak naprawdę no kwestia, czy federacja będzie w ogóle chciała przyjąć, bo no to trochę kurczę, nie wiem, z drugiej strony w tym fejmie jest dużo takich średnio, powiedzmy, rzetelnych osób i takich... La Luna nie jest z nich najgorsza, tak bym powiedziała. La Luna nie jest z nich najgorsza. Oczywiście ten jej butik, to też mówiłam, jest taką szarą strefą i myślę, że trzeba by podjąć jakieś działania, jeśli to faktycznie są skamy, a z tego co wiem, to zostało to zweryfikowane, że to są skamy, więc to na pewno w momencie, kiedy dopóki nie zamknie tego butiku, no to myślę, że nie należy jej z powrotem przyjmować i jakby promować tego, skoro jest to w jakiś tam sposób oszustwo. Natomiast to zależy od federacji. Jeśli chodzi o wyzywanie mnie, no to nie mam z tym problemu. No może przyjść i mnie wyzywać. No nie, jakby ja też chciałabym, żeby ludziom, jakby, żeby było to show faktycznie, którego ludzie chcą, bo wiem, że wiesz, często dostaję też wiadomości, kiedy walka z Luną, kiedy się zmierzycie, czy dojdzie do walki, czy w końcu dasz jej w twarz i w ogóle, że ludzie chcą tego, chcą to zobaczyć. Więc jeśli byłaby taka okazja, jeśli ona gdzieś tam te swoje krzywe interesy by zamknęła, i federacja by ją chciała z powrotem, no to ja bym mogła się z nią zmierzyć. I dla mnie, wiesz, no to nie jest, wiadomo, że psychicznie nie jest to dla mnie najłatwiejsze, by znowu słuchać jej krzyków, ale gwoli dobrego show myślę, że mogłabym. A może się zmieniła? Może będzie łagodnie? Myślę, że nie. Myślę, że trochę się zmieniła, bo operację przeszła, więc trochę się zmieniła na pewno, ale myślę, że w środku jednak La Luna to La Luna. Ej, masz ten potencjał na te szpileczki jednak, jest okej. Okay. No widzisz, coś tam mam, ale powiem ci, że no tak jak mówię, no ja po prostu nie lubię krzyku strasznie i nie chcę się przekrzykiwać z nikim. Strasznie nie lubię takiego prymitywnego przekrzykiwania się i właśnie dużo ludzi mi zarzucało, że ja siedziałam cicho na tych konferencjach i w ogóle. Ale jak ona cały czas na mnie krzyczała, to po prostu, wiesz, ja wolę załatwić wszystko tak na spokojnie, no nie? Że możemy się disować, możemy sobie dogryzać, ale róbmy to po prostu z jakąś tam kulturą, mimo wszystko. Dobra, ostatnie pytanie. Wasz trailer i zdjęcia, które były na Instagramie Fejmu i komentarze. Widziałaś komentarze? Widziałaś komentarze. Zawodniczka UFC. Bardzo mnie to komplementuje. Ale tak jak, no wiadomo, że nie zdradzisz, ale powiedzmy, jak na tle innych... Już kończymy. Jak ci idzie? Powiedz mi, jak ci tak idzie już tak na sam koniec? W sensie jest dobrze? W sensie jest szansa gdzieś tam może kiedyś nawet na jakieś zawodnictwo? Czy raczej to nie jest ta rzecz, którą ty celujesz? Wiesz co? Powiem ci, że uważam, że bardzo dobrze mi idzie. Uważam, że mam dużo predyspozycje w ogóle właśnie do sportu walki. Z racji na to, jakie sporty trenowałam wcześniej i że mam trochę umiejętności z każdego sportu, który trenowałam wcześniej, no nie? Czyli jestem w miarę szybka, jestem rozciągnięta, jestem silna, jakby to jest zbiorowa wszystkich tych sportów, które trenowałam wcześniej, które te rzeczy bardzo się przekładają właśnie teraz na sporty walki, no nie? Więc ogólnie ja jestem bardzo zadowolona z siebie i z tego, jak mi idzie. Myślę, że coś ze mnie może być, okay. jeśli będę się przykładać jakby do tego sportu, ale też nie będę ukrywać, że MMA to nie jest mój ulubiony sport. Więc gdyby nie freak fighty, to pewnie nie zostałabym jakby w MMA, też dlatego, że jest to sport bardzo kontuzjogenny. A ja, tak jak już to mówiłam wcześniej, bardzo dbam o moje zdrowie i nie chciałabym, żeby gdzieś tam jakieś trwałe rany wynieść, a tutaj z klatki bardzo łatwo coś takiego, no nie? Tutaj nawet ktoś źle na ciebie upadnie, czy ty na kogoś i no bardzo łatwo można sobie zrobić krzywdę, naprawdę. Więc myślę, że gdyby nie freak fight, to jakby nie zostawałabym przy tym, ale jeśli okaże się, że będą chętne dziewczyny do walki i będę dostawała propozycje od federacji, no to na pewno będę mylę trenować, żeby wspinać się powoli po tych stopniach i być może kiedyś uda mi się faktycznie coś tam fajnego osiągnąć i mam nadzieję, że uda mi się na tej mojej walce fajnie pokazać, bo czuję się naprawdę przygotowana, ale wiadomo, że
fizyczność to jedno, ale liczy się również głowa. Ja nigdy przed taką publicznością nie występowałam. Wydaje mi się, że mam dobry mental i na przykład na chwilę obecną powiem ci, że nie stresuję się w ogóle moją walką. Natomiast nigdy nie wiadomo tak naprawdę, no nie? Myślę, że Wiktoria też się bardzo dobrze przygotowuje i że to nie jest tak, że na pewno z nią wygram. Chociaż może powinna mieć takie nastawienie, że wiesz, no tutaj jestem zwycięzcą, wygram na pewno, ale ja zawsze lubię być przygotowana na obie opcje, na przegraną i na wygraną, no nie? I rozpatrywać to w dwóch barwach, powiedzmy. Więc myślę, że Wiktoria też będzie bardzo dobrze przygotowana. I kto wie, no, może się dobrze na mnie przygotuje i może akurat będzie uczyła się obron na różne moje sztuczki, które ja mam przygotowane, no nie? Nigdy nie wiadomo, co się może w tej klatce wydarzyć. Jasne. Dobra, zobaczymy, kończymy. Bardzo ci dziękuję za ten wywiad. Dziękuję. I co, życzę ci powodzenia, żeby poszło wszystko tak, jak będzie. Widzimy się na drugiej konferencji. Poddymisz coś. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie mówiłam bardzo chaotycznie, bo jestem bardzo zmęczona redukcją i treningami, więc mam nadzieję, że w miarę zrozumieliście, o co mi chodzi. No, może poddymię na drugiej konferencji. Już ludzie mi tutaj w DM-ach brudy na Wiktorię zrzucają. Także myślę, że wszystko wypłynie. Dobra, to wypływa. Zostawcie Klaudii serduszko za to, że się zgodziła. Pa, pa!